Jak grzeje ten bufor w taryfach nocnych, w taryfach taniego prądu? Będzie więcej o tym dokładnie, pokażę wam, jak to wszystko dokładnie się odbywa. U mnie samo jakby ogrzewanie na tą chwilę odbywa się poprzez jakby... Tutaj mam taką skrzyneczkę, to mi zrobił elektryk. Dlaczego? Dlatego, że moja grzałka 6 kW, ona jest na siłę i żeby tą grzałkę mógł załączać sobie, to było, mówię, 2-3 lata temu, była 3 lata temu gdzieś kotłownia robiona, więc takie coś mi zaproponował, takie coś zrobił, działa to, jakby nie mam z tym problemów, więc no na razie nic nie będę zmieniał, kombinował, no bo po prostu tak wszystko jest okej, nie? I działa to po prostu na takiej zasadzie, że mamy zegar sterujący, to jest dodatkowe zabezpieczenie, że sobie mogę wyłączyć, a to jest stycznik, przekaźnik. I jak widzicie, tu idzie tą szyną do gniazdka, gdzie mam tą podłączoną grzałkę, tak? I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że na tym zegarze sobie ustawiam, nie wiem, czy to będzie widać, teraz jest 19:20, a na tym zegarze, jak sobie zobaczycie, widzicie, 0:30 to jest włączenie, 3:45 w nocy ma się wyłączyć i drugi czas ma między 13:05 a 15:00. I w takich godzinach na tą chwilę grzeje bufor. Mogę go sobie włączyć ręcznie, tu wam to zaprezentuję, jakby akurat pokażę wam na pompie. Włączam i włącza się grzałka. Ona ma ustawiany termostat maksymalnie 75 stopni i teraz widzimy, że dół ma bufory 24 stopnie. I wyłączam po prostu, no bo wiadomo, tani prąd jest tam ustawiony i ten tani prąd jest w takich godzinach chyba w między 6 a 22 i między 13 a 15, jak w większości u operatorów, tak? I tak to się odbywa, jakby sterowanie tą dużą grzałką, natomiast tą małą grzałką 3 kW używam ją tylko ewentualnie przy dogrzewaniu, kiedy jest taka potrzeba. No i ja akurat mam po prostu zwykły sterownik, no jeszcze nawet na przedłużaczu, nic się z tym nie dzieje. Pewnie co po niektórzy trochę będą tutaj mówić, że może się coś wydarzyć i tak dalej. No pewnie się może, no jest to instalacja elektryczna, może się wydarzyć. Natomiast słuchajcie, no widzicie, tutaj jest to samo między 13 a 15 i między 2 akurat a 3 jest tak ustawione. I jak są te zimniejsze dni, to po prostu też ją podłączam i on ma, ta grzałka ma tutaj dodatkowo swój termostat. Ona ma chyba tutaj ten termostat na 65 stopni, z tego co kojarzę, więc ona i tak, nawet jak już ta dolna grzałka więcej nagrzeje, więc ta grzałka i tak później się, mimo wszystko, że jest włączone załączanie, to ona i tak się nie załączy, bo ją po prostu automatycznie rozłącza termostat. Zresztą ta dolna też mniej więcej na takiej samej zasadzie działa, że jak ona, ten bufor się nagrzeje, to po prostu jest rozłączana. No mi taka temperatura wystarcza, bufor tak jak na tą chwilę widzicie, o akurat tu jest niecałe 50 stopni, tu jest w granicach, jest 50 stopni, tak, na dole było już 24, on chodził przez godzinę, to znaczy podłogówka chodziła przez godzinę, między 17 a 18 dzisiaj się włączyło, bo temperatura spadła do 22,1, przepraszam, i wtedy ja mam ustawioną 22,5 średnio i plus histeryza 0,2 stopnia, tak, czyli 22,3 do 22,7 niby się ma się włączyć, natomiast ja dzisiaj nie bazuję na histeryzie, tylko bazuję, robię, wpuszczam wodę po prostu troszeczkę inaczej, ale wytłumaczę to w kolejnym filmie, dokładnie jak to działa przy sterowniku tym, który mam pokojowym, żeby było wiadomo. Co jest jeszcze istotnego dla was? Tą pompką i tym zaworem trójdrożnym, no ale to myślę, że chyba hydraulik każdy powinien wiedzieć, ja akurat steruję, to znaczy steruję tym ten sterownik. Mój hydraulik coś takiego mi tutaj zamontował, to jest sterownik, nie wiem czy to będzie widać, on się nazywa, przepraszam, ale to telefonem robię, Eurosteer 11. I jak widzicie, on pokazuje na górze w buforze 28, na dole pokazuje w podłogówce 27 stopni, bo było wpuszczone, tak? I tu sobie nim steruję, ustawiam parametry, że o, na przykład tutaj, tak, że do 34 stopnie to jest temperatura zadana, to jest histeryza, czyli plus minus te 34 stopnie, czyli 32 do 36 chyba, tak to działa. Tu jest dynamika pompy, tu jest temperatura minimalna, czyli się wyłączy pompa, kiedy temperatura w buforze będzie miała mniej niż 28 stopni. Tu jest też jakaś histeryza chyba do
do pompy albo do czegoś. Ja już nie pamiętam po prostu, ja tego nie ustawiam. To jest raz ustawione, powiem wam szczerze, i ja tu nic nie przestawiam, bo to po prostu działa, tak? Tu mamy jakąś maksymalną temperaturę na zaworze trójdrożnym, trójdrogowym, czyli nie puści więcej jak 45 stopni, rozłączy. Tu jest maksymalna temperatura jakby grzania 80 stopni buforu i tak dalej, i tak dalej. To by trzeba się po prostu zagłębić w jakieś tam ustawienia. No i ten sterownik dostaje sygnał ze sterownika pokojowego i załącza po prostu ogrzewanie. I tylko tyle. Naprawdę, to jest tak banalne i tak proste, że chyba po prostu za proste. No, mówię, ja szukałem taniego ogrzewania i moim zdaniem jest to tanie, no bo słuchajcie, koszt tego wszystkiego to było 6000 zł, więc i to tak jest na dosyć dobrych podzespołach, tak? Bo mogą zrobić to na tańszych podzespołach. Natomiast u mnie się to odbywa na takich podzespołach i sobie to po prostu działa. W kolejnym filmie pokażę wam, bo te filmy trochę długie są, pokażę wam jak ja ogrzewam po prostu swój dom tym buforem. Natomiast pokrótce jeszcze raz mówiąc, czyli tak, bufor 1000 litrów, tak jak widzicie, on sobie stoi w rogu. Słuchajcie, on ma metr, czyli gdzieś metr 30 zajmuje mi powierzchni, tak jak tu widać, i na mniej więcej około metr, no nie wiem, do 10 może z tyłu, bo tam są rurki, które idą, on jest praktycznie przytulony do tych rurek, więc metr 10 na metr 30. Tak to mniej więcej sobie stoi i tak to wygląda. Dwie grzałki, które go grzeją. Naczynia tam zbiorcze, tak to się chyba to nazywa. Odpływczyk automatyczny. Wylot ciepłej wody. Jedna rura, która zasila, idzie do zasilania podłogówki. Zawór trójdrożny, który nam miesza wodę z powrotu. Pompa. Idzie to w podłogę, w rozdzielacz. I tyle. Na pewno jeszcze będzie film o tym sterowaniu, jak to działa, i będę wam pokazywał koszty konkretne. Pokażę za tamten rok i za poprzedni sezon, dwa pełne sezony już z tym funkcjonuje u siebie. I nie potrzeba naprawdę, słuchajcie, drogich pomp ciepła wydawać rzędu 25-30 tysięcy. Ja miałem ofertę najtańsze w granicach 26-27 tysięcy, nawet do 35, tak? Natomiast mówię, to mnie kosztowało 6 tysięcy. Jak policzyłem różnicę w zakupie, to się złapałem za głowę. Dodatkowo, no słuchajcie, no ja nie wierzę po prostu w to, co mówią, że pompy tak działają, bo mam znajomych, mam kolegów i mam też przyjaciół, którzy mają po prostu pompy i wiem, ile płacą rachunki, jakie mają i ile ich to kosztuje. No i dlatego uważam, że po prostu ceny pomp są dużo, dużo za wysokie. Nie wiem, no można nazwać to nowością na naszym rynku. I może dlatego tak to się odbywa, że po prostu tyle to pieniędzy kosztuje. Natomiast jest to praktycznie chyba zwykła klimatyzacja, może troszeczkę bardziej rozbudowana. Natomiast na pewno nie ma nic tam takiego, żeby to kosztowało 6, 8 czy nawet 10 razy więcej. Jak widzicie, już kolega wam pokazał w filmach, jaka jest różnica, na przykład domy podobne, ile kosztowała pompa, ile kosztuje ogrzewanie pompą, ile kosztuje ogrzewanie tym. Ewidentnie widać, że są to koszty niedużo wyższe, natomiast nawet jeśli są wyższe, to słuchajcie, no ja wolę zapłacić 200-220 zł co miesiąc, ale nie wydać 30 tysięcy, tylko wydać 6, tak? Bo te kilkanaście tysięcy mogę przeznaczyć na inny cel, a za 15-20 lat, bo taniej na pewno nie wyjdzie, żeby się zrównać z tymi kosztami, przynajmniej w moim przypadku. Na pewno albo stanieją pompy, albo będzie już jakieś inne źródło ciepła. Podejrzewam, że ani mój bufor z tymi grzałkami nie wytrzyma, i nie wierzę, że każda pompa też tyle wytrzyma, bo słuchajcie, no nic nie jest wieczne i musimy sobie zdać z tego sprawę. Dlatego ja nie wierzyłem tym, co mówią, i nie wierzę, bo znam przypadki i wiem, jak to wygląda, nie? I po prostu trzeba podejść do tego realnie, no takie jest moje zdanie. Pozdrawiam, na razie, cześć.